Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś Kościół świętuje uroczystość wszystkich świętych, Omnium Sanctorum. Jest to uroczystość, która gromadzi nas na obchodzie zasług wszystkich świętych pańskich. Dzisiejsza uroczysta msza święta będzie odprawiana w intencji świętej pamięci Kazimiery Góry, intencja od Zenona Sobotka. Jutro dzień zaduszny. Przypominam, że mamy dodatkową mszę świętą o godzinie 8 rano w dzień zaduszny oraz uroczysta msza święta w intencji wszystkich zmarłych wieczorem. Rozpoczynamy również nowennę wszystkich zmarłych, a więc wszystkie intencje, w które dołączamy, będą odprawiane każde msze święte przez najbliższe 9 dni. Zapraszam szczególnie do modlitwy za zmarłych w miesiącu listopadzie. Przypominam również, że możemy uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy w intencji naszych zmarłych poprzez odwiedzenie cmentarza. Normalnie jest to odpust zarezerwowany na te dni. W tej chwili, w tym miesiącu, został on przedłużony na cały miesiąc, a więc 9 dni naszej nowenny. Bardzo zapraszam, aby w wybrane dni odwiedzać cmentarz, modląc się za zmarłych. Również i nasze wypominki parafialne przypominam przed każdą mszą świętą wieczorną. Jeżeli ktoś jeszcze pragnie się dołączyć do wypominek, serdecznie zapraszam. Będą one wypominki prowadzone przez grupy parafialne. Będą to wypominki różańcowe. Zapraszam, aby w listopadzie na mszy wieczorne przychodzić wcześniej, aby uczestniczyć w tych modlitwach. Rozpoczynamy zawsze o 6:30. Będą odczytywane nazwiska, imiona naszych zmarłych, po czym będziemy otaczali ich naszą modlitwą różańcową. A teraz przygotujmy nasze serca do udziału w Najświętszej Ofierze w chwili cichej modlitwy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, introibo ad altare Dei, adiutorium nostrum in nomine Domini, procedamus in pace, nomine Christi. Amen.
Na rozpoczęcie zaśpiewamy Kto się w opiekę, strona 62. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu Chryste, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludzki.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy i głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oh, Lord, we are in it.
Pytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie.
Piękne, tradycyjne, często i bardzo stare obrazy, obrazki ukazują duchową wizję mszy świętej, ofiary, jako zgromadzenie Kościoła pośrodku krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem kapłan składający najświętszą ofiarę. Dokoła ołtarza aniołowie, którzy padają na twarz przed nadchodzącym Jezusem. Przed ołtarzem klęcząca w pięknym płaszczu Najświętsza Maryja Panna, otoczona rzeszą aniołów. Nad ołtarzem z lewej i z prawej strony niezliczone zastępy aniołów i świętych. U góry obrazu Bóg Ojciec, który w Duchu Świętym pochyla się nad krzyżem Pana naszego, a Duch Święty otacza ołtarz swoją mocą, zstępując na niego i przeistaczając chleb i wino w najświętsze postaci. Wokół tego niezwykłego zgromadzenia Kościół modlący się, czyli my, a gdzieś u dołu obrazu czyśćcu cierpiące dusze. I na nich promienie łaski Bożej schodzące z tego kościoła niebiańskiego przez kościół ziemski spływają. I tak obraz ukazuje, że raz po raz czyściec otwiera się i dusza opuszcza. I tyle, kochani, pięknych, tradycyjnych obrazów. Przygotowując dzisiejsze kazanie, specjalnie zamieściłem je wczoraj, właśnie jeden z takich obrazów na Facebook parafialnym, abyśmy mogli sobie zobaczyć. To pewna poetycka wizja całego Kościoła. Na górze Kościół triumfujący, Kościół zbawiony. Glorii chwały Jezusa zmartwychwstałego, w wiecznej chwale Trójca Święta i aniołowie nieustannie wpatrujący się w oblicze Boga, a razem z nimi ich Królowa, Najświętsza Panienka i święci. Pośrodku obrazka jakby tu wokół ołtarza Kościół żyjący, żywy, walczący. Walczący z pokusą i łudą świata, z grzechem, ale też i Kościół cierpiący, prześladowany nie raz i nie dwa za wiarę. I wreszcie czyściec jako stan, gdzie dusze zmarłych czekają na odkupienie. Wszystkie te stany obecne na tym obrazie łączy pośrodku ołtarz, Najświętsza Ofiara. Dla tych, którzy w czyśćcu Najświętsza Ofiara stanowi kanał, przez które spływają łaski od zmartwychwstałego, od tego, który krwią swoją karmi duszę. A wokół ołtarza ci, którzy już doszli do końca swojej wędrówki, święci. Myślę, moi drodzy, że kiedy zamkniemy oczy i sobie to wyobrazimy, powinniśmy sobie uświadomić, że początek listopada
I z tym czasem, kiedy Kościół, Matka Nasza, w sposób szczególny zachęca nas, aby spojrzeć i na świętych w niebie, i na dusze w czyśćcu cierpiące. Dziś uroczystość wszystkich świętych. Któż może ich policzyć? Sam jeden Bóg. Bo uroczystość wszystkich świętych, kochani, to dzień, w którym wspominamy zasługi wszystkich. Nie tylko tych, których znamy z obrazów, z witraży, z relikwii, ale to również ci bezimienni, zapomniani, a nawet ci, których niewielu już pamięta, ale swoim życiem doszli do oglądania Boga. I kiedy tak popatrzymy na ten obrazek, widzimy tam w dole czyściec, a więc jutrzejsze wspomnienie wszystkich naszych zmarłych, za których, kochani, Matka Kościół w sposób szczególny modli się w listopadzie. Nas, którzy jesteśmy pośrodku między niebem i ziemią, zaprasza do modlitwy. Czy ci święci są nam bliscy? Czy uświadamiamy sobie, że oni są nieustannie obecni w naszym życiu? Czy jesteśmy tego świadomi, że nasze życie jest pełne miejsc i momentów, kiedy święci w nim uczestniczą? Na chrzcie świętym otrzymałaś imię swojego patrona. To pierwszy moment, kiedy w życie człowieka wchodzi świętość. Ale nie ostatni. Bo jeśli wydaje nam się, że święci gdzieś zamknięci w niebie po prostu śpiewają i absolutnie nie interesują się tym, co tu na ziemi, to się mylimy. Święci nieustannie troszczą się o Kościół. Są jak drogowskazy, jak latarnia morska, jak światło, które prowadzi nas i nie świeci własną mocą, ale mocą Pana Jezusa. Bo święty to nie był człowiek, który podczas swego życia nigdy nie upadał, który nie błądził, który nie pytał. Święty to człowiek, który żył. On nie urodził się na obrazku. Żył tak jak my. Czasami potrzebował wiele czasu, aby dojść do świętości. Bywają święci, którzy jak święty Norbert, zrzuceni z konia podczas burzy, upadają na twarz i natychmiast się nawracają. Ale są i święci, którzy potrzebowali wiele lat, aby odkryć w sobie pragnienie Boga. Byli święci, którzy bardzo wiele przez całe życie swoje się modlili. A byli również święci, którzy nawracali się pod koniec swego życia. Byli ci, którzy nawracali się gwałtownie, w cudowny sposób i również tacy, którzy powoli rozwijali w sobie cnoty i doskonałość. Byli święci, którzy zapatrzyli się w Najświętszą Maryję Pannę i pragnęli żyć całym życiem dla niej. A byli święci również, którzy nawracali się czy dochodzili do Boga przez przykład innych świętych. Byli święci, którzy modlili się codziennie różańcem. I byli też i tacy, którzy przez większość swojego życia wcale się nie modlili, ale dopiero kiedyś w pewnym momencie zmienili to.
Byli święci, którzy całe swoje życie spędzili w klasztorze. I również ci święci, którzy wysłużyli swą doskonałość przez czyny, służbę drugiemu człowiekowi. Kochani, moglibyśmy wyliczać, ale wszystkich tych świętych połączyło jedno słowo, które dziś w Ewangelii pada 8 razy. Błogosławiony, makarioi po grecku, szczęśliwy. Ten, który w swoim życiu, przez swoje życie spotkał Pana Boga. I kochani, nie myślmy, że święci urodzili się świętymi. Niektórzy pewnie tak. Inni dochodzili do świętości przez długie lata swego życia. Nieraz upadając, nieraz odchodząc, nieraz niecierpliwiąc się i powstając. Wszystkich świętych jednak łączy pragnienie Boga. To pragnienie, które widzimy na obrazie, na podstawie którego dziś stworzyłem kazanie. Wszyscy patrzą w tym samym kierunku. W życiu świętych nie ma spojrzenia na boki. W życiu świętych ich pragnienie świętości skierowało ich wzrok, wzrok ich serca na Jezusa. Czy i ja mogę być świętym? Tak. Święty Maksymilian Kolbe w czasach swojej młodości, dzieciństwa mawiał: muszę być świętym i to jak największym. Nigdy nie jest za późno, kochani, aby rozpocząć pracę nad tym, aby być świętym. Święte sakramenty, Słowo Boże, modlitwa, przede wszystkim Najświętsza Ofiara w mocy Ducha Świętego, tak jak chleb i wino przemienia Twoje serce. Każdy dobry czyn, każde dobre słowo uczynione, wypowiedziane ze względu na Jezusa przemienia Cię, przybliża do świętości. Nade wszystko zaś, moi kochani, Najświętsza Ofiara. Eucharystia, msza święta jest miejscem, czasem, przestrzenią, w której czerpiemy świętość pełnymi garściami. Bóg na wszystkich pragnie zlać swoje łaski, na każdego z nas, bez wyjątku. I tu nie ma, moi drodzy, zagwarantowanych pierwszych czy drugich miejsc. Pan Bóg pragnie mieć świętych mężów, święte żony, świętych singli, świętych kapłanów, święte wdowy. Pan Bóg pragnie każdego mieć w swoim królestwie, albowiem świętość to dziecięctwo Boże, to, co człowiek utracił przez grzech. Jezus przyszedł na ten świat, aby dać Ci świętość. I to, drogi bracie, droga siostro, drodzy przyjaciele, to Twoja decyzja, czy zechcesz być świętym. Twoje życie, Twoje wybory, Twoja modlitwa, Twoje małżeństwo, Twoja samotność, Twoja praca, Twój dom, Twoje łzy, Twoje cierpienie, to Twoje dni i noce, które Bóg Ci daje, abyś mógł, abyś mogła być świętym. I to jak największym.
I na końcu, moi drodzy, jeszcze raz wrócę do najświętszej ofiary. Bo jest ona podstawą naszego życia. Bez mszy świętej nie ma parafii, nie ma kościoła. Jest tylko pustka. Nieprzypadkowo na ołtarzu naszym, jak widzicie, stoją relikwiarze. Dziś stoi ich więcej. To znak, że święci, którzy na tym obrazku stoją wokół ołtarza, są obecni wśród nas w widzialnym znaku relikwii. Ale to nie tylko pobożna tradycja stawiać relikwiarze na ołtarz, okazać je, jak widzicie, na początku mszy i podczas ofertorium ofiarowania. To nie tylko wyraz liturgii, pewien rytm, ale to znak dla każdego z nas, że oni, święci, już tutaj są. Zaproście świętych do swojego życia. Niech staną się dla was najlepszymi przyjaciółmi. Niech staną się tymi, którzy symbolicznie przez nasze witraże z nami się modlą, z nami idą, z nami są, nas prowadzą. Nie bójmy się świętości. Świętość to stan, do którego Bóg pragnie każdego z nas powołać. A zatem zaczerpnijmy pełnymi garściami z tego, co nam daje Matka Kościół, dziś, tu i teraz. Najświętsza ofiara niech nakarmi twoją duszę i niech wzbudzi jeszcze większą tęsknotę za Bogiem, ku Bogu. Abyśmy wszyscy, tak jak na tym tradycyjnym, starym, pięknym obrazie, mogli iść tam, gdzie źródło naszego życia, do Jezusa. Bo tam nasza świętość. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że w świętych mamy orędowników w niebie. Wzywając ich wstawiennictwa, módlmy się do Boga za Kościół, aby podejmując nieustannie trud wypełniania orędzia ewangelijnych błogosławieństw, budował Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas.
Za młodzież, aby mimo pokusy łatwego życia nie lękała się żyć zgodnie z Ewangelią, Ciebie prosimy. Za prześladowanych za wiarę, aby ich trwanie w wierności Chrystusowi i Jego nauce stało się przyczyną nawrócenia wielu osób, Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Kazimierę i naszych bliskich zmarłych, których groby w tych dniach odwiedzamy, aby nasza modlitwa pomogła im oglądać Boże oblicze wraz ze świętymi. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych na tej świętej liturgii i za naszą wspólnotę parafialną, aby wierna realizacja świętości, którą zaplanował dla nas Pan Bóg, zbliżała nas do wiecznego z Nim życia i zjednoczenia. Ciebie prosimy. Boże, który wszystkich powołujesz do świętości, wejrzyj na prośby, jakie Ci przedstawiamy i wysłuchaj je przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary, i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, święty, święty. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Frankiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego, napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,
podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego, Ojca Wszechmogącego. I dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię zaśpiewamy pieśń Chrystus Pan karmi nas, strona 83. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem.
Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Na zakończenie zaśpiewamy pieśń ze strony 146. Być bliżej Ciebie chcę. Strona 146.